No siema, z tej strony Kalo4, witam was w kolejnym odcinku z gry Biomutant. I dzisiaj mam nadzieję, że w końcu po trzech odcinkach przygotowań na walki z bossem pokonamy w końcu tego bossa i przejdziemy dalej z historią. Jak pokonamy już tego bossa, to zostanie nam tak naprawdę ostatni boss do pokonania, czyli w sumie to już jest końcówka tej gry. Zobaczymy, co tak naprawdę nas czeka, nie? Bo ja jestem w wielkim szoku, jak to mniej więcej będzie teraz wyglądała walka z tym bossem. Pytanie, czy my będziemy walczyć na tym koniu, czy jakby go tam nazwać? No na wierzchowcu, o. Czy, nie wiem, zejdziemy z tego i pojedynek będzie wyglądał trochę na innych zasadach. Co sądzę? Zaraz zobaczymy, co sądzę. Wielka arena z tego, co widzę. A bossik już tam lata. Zobaczymy, na jakiej zasadzie będzie wyglądać z nim walka. Dobra, dawaj, puchcio kopytko. Ale fajną ma mordkę. Fajną ma mordkę. Taki kret się wydaje. Dobra, teraz jak do niego podejść, żeby go w ogóle zaatakować? Aha. Musimy przed nim uciekać. O kurde. Okej, okay, czyli to takie coś wygląda. I co, i teraz mamy go napierniczać? Okej. Okay. A te łapki pewnie. Tak, łapeczki. Dobra, uciekaj, uciekaj, bo już jest po nas, jak nas zaatakuje. Okej, okay, tu mamy drugi słup. Musimy się zbliżać do tego słupa. Szybko, szybko, szybko! Nice. I walimy w te łapki jego. Głowę też możemy, ale z tego co widziałem, te łapki więcej obrywają. Okej. Okay. Jeszcze tu ma łapkę. Ładuj, ładuj. Okej, okay, złapaliśmy jego nogę. Ciągnijmy tą nogę. Okej, okay, znowu się wywrócił. Udało się. Jeden jest, jeszcze drugi. Nie udało się. Obróć się do nas. A teraz podejrzewam, że już nie będzie takie proste, co? Dobra, musimy poszukać znowu jakiegoś muru, żeby na niego zwalić. Chyba, że będziemy celować tego jego rana i to wystarczy. Okej, czyli to wystarczy, że będziemy walić tą jego ranę, która została. Teraz ryjka coś możemy pociągnąć. Dawaj, 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 dawaj. Nice. To jest. Takie uniki mogę nim robić? Tu jest rana jego kolejna. Czyli udało się. Znowu ryjka, dawaj ryja. Dawaj, 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 klikaj, klikaj. Udało nam się trochę życia odrobić na szczęście. Jedna poszła. Teraz z drugiej strony się cwaniaku ustawiasz. Odskoczyliśmy, zrobiliśmy unik. Znowu. Nie jest jakoś taki trudny ten boss do walki, przynajmniej na razie. Dopiero jeden pasek mu zabraliśmy, nie? O, ten ogonek mi się nie podoba. Już wiem, dlaczego on mi się wcale nie podoba. Wystrzel błysko. Shit. Musimy się powoli do niego zbliżać. No klikam przecież. Chyba, że nie ten klawisz. Nie no, muszę ten klawisz klikać.
No tak, jak ja bym nie zginął w walce z bossem, to bym kurwa nie był sobą. Walczymy dalej. Okej. Okay. Ja on ma znowu całe życie? To nie jest fair. No próbuję do ciebie strzelać z tego. Podejście numer 3. No klikam to. Dobra, nie klikałem tego, co trzeba. Strzelaj. Ogonek. Teraz nóżkę, dawaj nóżkę. Dobra, błyskotki, strzelaj. Nimi. Skoczyliśmy w ostatnim momencie. Dobra, nóżka. Teraz dawaj nóżkę. Znowu się wywalisz i walimy go. Jakbym wiedział, że będzie broń mi tak bardzo potrzebna. Okej, okay, jeden, drugi, znowu. Dobrze, że nie musimy mu wszystkich czterech rozwalić. Dawaj ryjka. Będę pierwszy. Chcę się do niego zbliżyć. Nie ma co w niego walić. No strzelaj, czemu nie strzelasz? A teraz dopiero odzyskał, ta? Świadomość. Nie masz swoje nogi, majster. Co, powinienem na niego teraz te mury zwalać znowu? Podejdźmy i zobaczmy, czy o to chodzi akurat. Zresztą trochę za daleko nas stał. Okej. Okay. A możesz mu wyjść z głowy? Okej. Okay. Teraz lecimy do tego drugiego. Mam nadzieję, że zdążymy. On jest taki dość mocno zamulony. Cyk, poleciał drugi. Teraz to już go nie mamy czym tak naprawdę walić. Czas na motyle? Nie wiem, czy mam do niego podejść i coś mu zrobić? Mam nadzieję, że on się jakoś nie zbugował potężnie. Może coś z ogonem? Nie, no ogon w ogóle nie reaguje na to, co ja robię. Jaki znowu jest wątek, o którym nie mam pojęcia. Może przelećmy się po tej arenie i sprawdźmy, czy tutaj nie ma czegoś takiego. Widzę, że on stoi zamulony, nawet nas nie atakuje. A my już teraz nie mamy jak go osłabić, poza tymi motylami, które posiadamy. A żadnej podpowiedzi też nie dostaliśmy. Może ja mam zejść z tego, co, wierzchowca? Mogę zejść? Nie, no nawet zejść nie mogę przecież. Wejdę pod niego, a coś to da? Nic. Dobra, pod ryjek ci podeszłem, no. A to widzimy się ponownie ogólnie na walce. Nie wiem, co się stało, ale nasz pierwszy pojedynek został tak jakby przerwany. I nie zostało to w żaden sposób wytłumaczone. Cheat. No.
Okej, no. A, czyli w takim razie potem to robimy, dobra. Zobaczymy, czy teraz pójdzie bez jakichś żadnych problemów. W sumie już ogarnąłem, jak on walczy, więc to już nie jest trudny pojedynek. Nie ma jakoś dużo specjalnych ciosów. Ani jakoś specjalnie trudnych. Dlatego ta walka to już jest łatwizna tak naprawdę. Tylko nie wiem jeszcze, jaką trzecią formę ma, nie? Jak widzicie, ma tutaj potrójny pasek, więc on posiada trzy formy w takim razie. Ja się jeszcze postaram te bąble w pierwszej kolejności tutaj wziąć i przebić. To wtedy daje jeszcze nam specjalną możliwość znowu go blokowania. O. Okej. Jeszcze ten bąbel. Co, możemy podejść do jego ryjka? A, on dalej strzela teraz. Kurwa, musimy uważać. Nie możemy dać się tym zranić. Skacz, skacz. Dobra. Zajął się po raz kolejny tymi motylami. A my w poprzednim momencie walki z nim właśnie na ten moment. Znaczy w tym momencie byliśmy, nie? Panie, bo jakby to życie szybko się w miarę odrodziło. Ja wiecie co? Wezmę sobie zastrzyk, a co tam? Jeden i drugi. Okej. Za co mogę? Za ryjka go znowu pociągnąć? No, chyba jednak nie. Strzelaj, strzelaj. Okej. Czy z drugiej strony, ta? Dawaj te nogi. Dobra, mamy bąbelka jego kolejnego. Dawaj ryja. Okej. A tam już się odrodził, widziałem. Dobra, mamy bąbel i co? I ryj? Dobra, bieraj jego ryja. Aha. Mówisz strzelać do tyłu, będąc obróconym? Nice. Dobra. Zajmijmy się tym, czym powinniśmy się zająć. Okej, znowu jest przygwożdżony. I łapa, wal te bąble. Dobra. Kolejna szansa. Ale wyjdź z niego, ej. Jeden bąbel i drugi. Okej, trzecia faza. O. Okej, teraz śluz. Okej, mamy go. Z tej strony tylko. Dobra, walka z nimi jest taka wcale trudna. Spodziewałem się, że będzie trudniejszym bossem. Czy jakby na te swoje żygi upadł, jeszcze jakby one mu brały i tego obrażenia zadawały, żeby było w ogóle kozak. Okej, trzeci. A ty jesteś pusty w środku. Jeden bąbel, jeszcze ten. Dobra. Dawaj łapę. I cyk. Dobra, i walimy.
Chciałem powiedzieć, że on tu nie ma bombli swoich. A, jest. Ale znowu ma połowę życia. Aha, i zaczyna znowu swoją salwę. Dawaj łapę i znowu wywrotka. U góry złapiesz? Oj, 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 uciekaj! Tego się nie spodziewałem akurat. Jeszcze raz, jeszcze skok. Dobra, znowu łapa. No jak już się nauczymy walki z tymi bossami, to to wcale nie jest takie trudne. Jeszcze jak on leży, przebijemy mu chociaż dwa bąble. To już potem jest to naprawdę dość proste do zrobienia. Leż. Okej. Okay. On od razu kolejny wyskoczył. A i tu ma jeszcze z tyłu. A już nie ma. O Jezus. Dobra, to już jego ostatnie podrygi. Nie no, walka... Szczerze, walka była dość łatwa. Naprawdę, gdyby nie wystąpił tam na, w pewnym momencie błąd, że musiałem ponownie resetować z nim walkę, to podejrzewam, że kurde, byłoby dość szybko, że mielibyśmy z pół odcinka, nie? A tak teraz naprawdę nawet nie wiem, ile już streamujemy, ale jeszcze pogadamy tam po wygraniu z nim, czy tam z nią, no i po prostu zakończymy już na dzisiaj odcinek. No, ekran wczytywania. Kolejny tak jakby korzeń uratowany. Jeszcze jeden korzeń zostanie do pokonania. Przypieczętowało los trzeciego światożercy. Został już tylko jeden. Przedawniony chciał się z tobą widzieć, by ci pogratulować i przedstawić ci ostatnią fazę swojego planu. Masz teraz okazję sprawić, by jego priorytety zbiegły się z twoimi. Przejmij kontrolę i dopilnuj, by twoje cele stały się jego celami. Wróć do Arki. Wygląda na to, że cieszy go twój widok. Okej. Okay. No i co? No w sumie na dzisiaj to już było koniec, tak naprawdę. A nie, czekaj, jeszcze z nią pogadamy, zobaczymy co ona chce. Zastanawia się, czy plotki na temat tego, że udało ci się odnaleźć Arkę, są prawdziwe. To nie są plotki. Jest podekscytowana, że udało ci się znaleźć Arkę. Nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Arka to teraz chyba jedyny sposób, by uciec z tego skazanego na zagładę świata. Nienawidzi cię za to, że najważniejsze było dla ciebie niszczenie tego świata. Przecież żyją tu też gnunie. Wiesz już, kto dołączy do ciebie i twojej Arki? Mamy tutaj kogoś, kto chce mieć możliwość ucieczki, jeśli wszystko zawiedzie. W Arce czeka miejsce, które możesz komuś zaoferować. Nienawidzi mnie, to niech spada. Chcesz żyć samotnie? Porzucasz część swojego życia, która powinna być wypełniona obecnością innych. Zgadzamy się co do tego, że świadomy wybór jest lepszy od nieświadomego. Prawdziwą samotność odczuwasz dopiero wtedy, gdy przestajesz słuchać własnych... Niestety, te teksty się powtarzają co odcinek, już się na pamięć znam.
gdy odczuwa się zbyt wielką samotność lub mrok jest za blisko. Tak czy inaczej, nigdy nie stracisz własnego towarzystwa. Tego nie zabraknie ci do samego końca. Koniec, mono tego. Uważa, że skoro nie może z tobą lecieć, będzie jeździć na swoich gnoniach tak długo, jak to będzie możliwe. No, dopiero co mnie wyzwałeś od najgorszych. Wie, że słynie z ciągłego powtarzania tego samego. Dobra, nie mogę dłużej zostać. Nie zdziwi się, jeśli znów się spotkacie. Nie wiem, typiara najpierw mnie obraża, mówi, że mnie nienawidzi, potem chce miejsca na arce, a potem jest w szoku, że ją w ogóle nie zaprosiłem. Ja pierdolę. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj to będzie koniec. Odcinek może być krótszy, co prawda, ale no już miałem dość przygotowań do tej walki z tym puchciem kopytko. Tak, pokonaliśmy trzeciego bossa, został nam jeszcze jeden. I zobaczymy, czy potem będzie jakiś jeszcze główny motyw z naszym głównym protagonistą, chociaż już go niby pokonaliśmy. I co? Dziękuję wam za obejrzenie odcinka. Zostawcie suba. Suba, napiszcie jakiś ciekawy komentarz. No i w sumie tyle. Trzymajcie się. Nara!